Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Kador, a to jest kolejny odcinek z serii pierwszej z gry Farming Simulator 19. Dzisiaj będę chciał zająć się powiększaniem pola, gdyż już od jakiegoś czasu planowałem powiększyć pole numer 21, czyli dokładnie o te tutaj. I jakoś to, słuchajcie, tak odkładałem i w końcu dzisiaj chcę się za to wziąć. W tym celu wypożyczę sobie o ten tutaj pług marki Agromash. Czekajcie, tutaj możemy sobie, z tego co widzę, również wybrać odkładnice. Ja sobie wezmę, o, niech będą może te tutaj listwowe. Okej. Nie będę tego właśnie pługa, tego Agromasha kupować, bo mam głębosz w chwili obecnej, więc... I to jest ten głębosz, który mam, on jest chyba, czekajcie, on jest chyba szerszy niż ten pług. Bo właśnie ja myślałem na, czekajcie, 2,5 metra, ten głębosz co mam 4 metry, no. Więc nie opłaca mi się tego Agromasha kupować, jedynie go teraz wypożyczę, żeby zrobić z niego, ale i tak zrobię z niego dobry użytek właśnie. Czekajcie, bo ja chyba mam pracowników do zatrudnienia, dokładnie mówiąc, bo na jednym polu wciąż kontynuuję żniwa, to czekajcie, w sumie zjadę tutaj sobie na bok i od razu... A, no właśnie, tutaj kontynuuję żniwa rzepaku. Na tym moim nowym polu, które to niedawno zakupiłem, pole numer 13, no jak widzicie, jest całkiem spore, no więc też będzie sporo ziarna z tego pola, co mnie bardzo cieszy, bo jeszcze mój zarobek na żniwach się zwiększy i to dosyć znacząco. Więc tak, w przypadku tego tutaj pola numer, i kurde, zapomniałem, 21, będę chciał powiększyć to pole z dwóch stron, czyli z tamtej oraz z tej właśnie tutaj. Może zacznę od tej, bo tutaj jest troszeczkę więcej roboty. Czekajcie, nie, najpierw podjadę jakoś tak, no bo zobaczcie, tutaj jest dosyć sporo miejsca. Ten cały tutaj pas tej trawy, no wiecie, mogę sobie po prostu to pole powiększyć. Ja w poprzednich farmingach pamiętam, że jakoś tak za bardzo nie lubiłem tego robić, tak ingerować tutaj w mapę i tak dalej, ale jakoś podejście się moje zmieniło, kiedy teraz nie kupujemy całych pól, tylko nie kupujemy tylko pól, lecz kupujemy całe tereny, które do nas należą. Nie wiem, jakoś po prostu trochę zmieniło to moje podejście do tego. Dobra, więc czekajcie. Chcę to zrobić, żeby to w miarę okej wyszło. A nie, dobra, moment, zapomniałem włączyć rzeczy oczywistej, czyli klawiszem Y. Zezwól na tworzenie pól. O, dopiero teraz mogę to zrobić. Okej, więc czekajcie, tylko ja tak na oko teraz sobie wyznaczam tutaj te granice. No dobra, może niech na razie będzie tyle. Na razie niech będzie tak. Teraz pojedziemy w tę stronę. No wiecie, zawsze to trochę jednak więcej będę mieć tutaj, większe się po prostu to pole zrobi, więcej powierzchni na zboże. Ten tutaj zwłaszcza pas tej trawy jest dosyć spory, z drugiej strony aż tak szeroko nie da się tego pola powiększyć, ale z tej strony jak najbardziej, więc po prostu to wykorzystam. A właśnie, też przy okazji będę musiał od razu na tym kawałku, który teraz zaorzę, rozrzucić wapno, bo nie będę chciał czegoś takiego, że wiecie, że na przykład ta, później może być, że ta część po mojej prawej nie będzie wymagała wapna, a ta część po lewej będzie wymagała i to takie będzie, no... No chcę, żeby było jednakowo po prostu na całym polu to wszystko. Fajnie to teraz wygląda, jak ta trawa się ugniata. Ugina tak przed tym pługiem. No fajnie to wygląda tutaj, w tej dziewiętnastce. I teraz tutaj też będzie bardzo ważna rzecz, czyli muszę na oko jakoś to wyznaczyć, te granice pola. Nie chcę tego pola powiększać... Czekajcie, tylko tutaj skończę jechać, żeby nie wyjechać za tutaj granicę pola. Nie chcę tego pola powiększać o tutaj, bo tutaj i tak jest, są te drzewa i pracownik często ma problem... Nie, czekajcie, dobrze był obrócony. Pracownik ma problem z zawracaniem i robi mijaki, więc w tę stronę, czy też tam w drugą, też nie chcę go powiększać, bo no bo ten pracownik może różne rzeczy robić. Okej, to teraz ile tutaj mogę dociągnąć maksymalnie, tak patrzę. No dobra, nie chcę przesadzić, niech będzie jakoś tyle.
No i zobaczymy. Teraz też bardzo ważna rzecz będzie. Bo jak teraz opuszczę pług, wiadomo, jak jakieś tam nierówności małe wyjdą czy coś, ja to potem poprawię. Ale teraz chcę jechać cały czas prosto. Ja puszczam w ogóle klawiaturę, niech ten JCB jedzie. Wydaje mi się, że dosyć dobrze tutaj wymierzyłem. No chyba, że wjadę w jakieś drzewo, nie no, na to się nie zapowiada. To wtedy delikatnie skręcę. Ale chcę, żeby to było równe, więc ja w ogóle nie puściłem teraz klawiaturę. No czekajcie, może delikatnie skoryguję kurs i znowu. Nie dotykam klawiszy w ogóle. No tylko, że patrzę, że chyba muszę delikatnie korygować jednak czasami ten kurs. W ten sposób. No i też dlatego, że w przyszłości na polu numer 19 będę chciał tam postawić zagrody dla owiec, czy też no obory dla krów, to trochę tam pola mi tego po prostu to zabierze, jak całe to pole właściwie, więc zawsze troszeczkę odzyskam, powiększając te tutaj. Ej, patrzcie, idealnie wtedy wymierzyłem. Idealnie wymierzone. Tak jechałem, że spotkałem się idealnie co do praktycznie centymetra. Nawet o 3 palce nie wyprzedziłem tego, co wtedy tam, no wtedy, gdzie podjechałem tym pługiem. Kurczę, super sprawa, dobra, no to teraz... Teraz już będzie łatwiej, bo najbardziej to chciałem tutaj, żeby to wszystko było wymierzone w miarę równo. Teraz już powinno być po prostu łatwiej. Dobra, to przejdę, słuchajcie, do rzeczy, o których chciałem w tym odcinku powiedzieć. Czyli może zacznę standardowo od modów, które się w tym tygodniu pojawiły. Na oficjalnej stronie Farming Simulatora, czyli Giants, udostępnił nam 4 mody. Wiecie co, ja teraz... Może po prostu zostawię tego JCB-ka, niech on jedzie. Jakoś to zdążę pokazać, mi się wydaje. Okej, zacznę może od pojazdu. Nie, dobra, to może na koniec, bo trochę dłużej tam będę gadać. Po pierwsze został dodany o ten tutaj, o, wóz przeładunkowy marki Brent. To jest, słuchajcie, kurde, już chyba trochę krzywo pojechałem. Nie, dobrze jest. No tylko delikatnie tam skoryguję. To jest wóz przeładunkowy, który mieliśmy w dodatku Big Bad do farminga 17, no i teraz on został nam udostępniony jako darmowy mod. Drugą rzeczą jest prasa belująca, o ta tutaj marki Kun, i to jest, słuchajcie, czekajcie, bo już tutaj dojechałem do końca, ta prasa, którą jeszcze zaraz pokażę, ona chyba nigdy nie była, z tego co pamiętam, w żadnym farmingu, tak wiecie, od razu w grze. Czy to nie jest, czy ta prasa przypadkiem już tak, aż tak dobrze pamięcią nie sięgam, ale to ona chyba zawsze była jako mod, pamiętam. Na pewno była modem w 17. Wydaje mi się, że również była modem w 15. Zawsze jako mod była dostępna. Nie była chyba taka, wiecie, w grze wrzucona. Tak mi się przynajmniej wydaje, z tego co, o ile dobrze pamiętam. To tak właśnie było i ona teraz tutaj, no, również jest dostępna. Czekajcie, wezmę ją jeszcze raz. O, właśnie ta tutaj prasa belująca. Jest nowa prasa kostkująca i to jest rzecz bardzo ciekawa, bo jest to prasa kostkująca marki Massey Ferguson. I co ciekawe, to jest prasa, której... Kurde, już krzywo jakoś pojechałem. To jest prasa, której wcześniej w Farming Simulatorach nie mieliśmy. Ja sobie sprawdziłem, bo po pierwsze, marka Massey Ferguson to jest marka, która po raz pierwszy pojawiła się w Farmingu 17. I tamtej prasy nie było. Więc dostaliśmy nową prasę marki Massey Ferguson i bardzo, ale to bardzo mnie to cieszy, bo wiecie, to jest kolejny przykład, kiedy Giants dał nam coś nowego. I to mnie cieszy, tylko tutaj jest jakiś błąd, powinny być łańcucha, są jakieś takie, jak widzicie, niebieskie rureczki czy coś, o, bo zaraz tutaj wyjadę poza obręb z włączonym tworzeniem pól i byłoby niefajnie. Więc bardzo mnie cieszy, że Giants dodał znowu coś nowego, bo serio, nie było tej prasy, o ile dobrze pamiętam. Nie było tego Massey Fergusona, więc no serio, fajnie, że Giants jednak potrafi dać nam coś nowego, bo byłaby to już trzecia nowa rzecz. Ta prasa kostkująca plus ten ładowacz czołowy marki, kurde, czekajcie, jak ona się nazywała, ta marka, wyleciała mi z głowy. Hauer, o właśnie. To zostało dodane, a tego wcześniej nie było. Plus jeszcze ta przyczepa, którą obecnie używam, czyli tamta przyczepa... O, ja ją tutaj zresztą mam. O, ta przyczepa marki Brandner. Kurde, tam już pracownik czeka, to czekajcie, podjadę.
Więc fajnie, że od czasu do czasu Giants jednak da nam coś nowego. Ale został jeszcze jedna tutaj rzecz. Dobra, to czekajcie zaraz. Najpierw tam podjadę z tą przyczepą. Tam już czeka John Deere z rozrzucaniem wapna, gdyż... Czekajcie, tak, wymaga to pole. No, dobrze, wtedy sprawdziłem. Tu też trzeba wapno rozrzucić. No i został jeszcze jeden mod, który został dodany i to powinien być wam wszystkim bardzo dobrze znany, czyli jest to ten opryskiwacz samojezdny marki Amazone, dokładnie mówiąc model Pantera. No to jest, słuchajcie, opryskiwacz, którego mamy... Ja już nawet nie pamiętam od kiedy. Na pewno był w 17, ale wydaje mi się, że jako mod również, o ile dobrze pamiętam, już wiecie, tyle tych farmingów było. Tyle tego wszystkiego, że często ja już po prostu potrafię się złapać na tym, że myślę, kurde, to było w tym czy w tym farmingu, no i serio, być może teraz jest taka sytuacja. Raczej to było w 17 jako mod, w 15 był na pewno, ja nie wiem, czy nawet w 13 nie był, tak mi się wydaje. I ja go sobie sprawdzałem, wydaje mi się, że na zewnątrz model jest taki no dosyć poprawiony, nie wygląda jakby był jakiś stary czy coś, ale wewnątrz... Mam na myśli w kabinie, ja sobie sprawdzałem i powiem wam, uhuhu, z automatu jest to chyba jeden z najbrzydszych modeli w Farmingu 19, naprawdę, to w kabinie wygląda bardzo słabo jak dla mnie ten opryskiwacz, na pewno nie został poprawiony względem 17, czy nawet 15, wręcz, bo tam jest bardzo brzydko wyglądający taki joystick po prawej stronie i ten joystick to wygląda nie jak z 15, mam wrażenie. Wręcz jak z 13, naprawdę. Nie, w kabinie bardzo mi się ten opryskiwacz samojezdny nie podoba. Tam w ogóle Giants go chyba prawie, no prawie w ogóle go nie poprawili. I to mi się nie podoba. To jest serio, jedna chyba z najbrzydszych maszyn pod względem wykonania modelu tekstur. Zwłaszcza w kabinie, tak zauważyłem. W Farmingu 19, więc to mi się nie spodoba, że go tak wrzucili. Po prostu nic nie zmienia, nie ulepszając go, bo on serio mocno on odstaje, to nie jest tak jakoś słabo widoczne, na przykład o wiele mocniej niż New Holland, no nie wiem, taki T8, który jest jeszcze też z Farminga 15, ale on aż tak mocno nie odstaje jak ten opryskiwacz, wierzcie mi. No, jeżeli sobie go ściągnęliście to lub ściągniecie, to na pewno sami to zauważycie. I jest jeszcze jeden news ze świata Farming Simulatora. Otóż Giants na oficjalnym Facebooku ogłosił współpracę z nową marką, z którą wcześniej nie współpracowali. Ja ją mam tu na karteczce, bo za Chiny nie mogłem zapamiętać, jak to się nazywa. Ta marka to Berthold, tak ja to czytałem, ale się okazało, że to jest chyba francuska marka i się to powinno czytać mniej więcej Bertu, czy jakoś tak, i tak ja pewnie zapomnę, jak to powinno się fachowo czytać. Jest to marka, jest to producent, który zajmuje się chyba, z tego co sprawdziłem, tylko i wyłącznie produkcją opryskiwaczy, czy to takich podszczepianych do ciągnika, czy to opryskiwaczy samojezdnych. No i właśnie, Giants ogłosił tam z nimi współpracę. Okej, tylko... Nie, moment, czekajcie. O, tutaj to raczej... No bo zobaczcie, tutaj mogę powiększyć tylko do tej tutaj granicy, bo tutaj jest... Trochę należy do tego terenu, a trochę do tego, więc tak tylko w połowie mogę to jakoś powiększyć, więc... Zrobię to może jakoś tak. Przejadę się pługiem, słuchajcie, tak z raz czy dwa, no może góra trzy i to tyle. W ten sposób powiększę to pole. No z trzy razy chyba więcej nie będę mógł, tak mi się wydaje, bo już wjadę na teren tamtego pola. No ale wiecie, zawsze coś. Więc no to są opryskiwacze, czy to takie podczepiane, czy samojezdne. Giants ogłosił z nimi współpracę, no i oczywiście od razu nasuwa się pytanie, czy... To będzie jakiś, czy one będą, czy na przykład ten pierwszy dodatek, czy jakiś w ogóle dodatek, który się ukaże do 19, czy będzie na przykład skupiony tylko i wyłącznie na tych opryskiwaczach? Jeżeli tak, to nie za bardzo mi to się spodoba, bo powiem wam, że spośród wielu maszyn dodatkowo opryskiwacze to nie jest to, co ja akurat bym jakoś mocno w 19 chciał. Bo mamy ich trochę i nie wiem, nie jestem pewien serio, czy bym jeszcze chciał jakiś... Czy chciałbym dodatek poświęcony tylko i wyłącznie opryskiwaczom, na przykład tylko jeszcze wyłącznie tej marki.
No tak średnio bym powiedział, ja bym się trochę tak, no nie spodobałoby mi się, jeżeli okazałoby się, że pierwszy dodatek to będzie skupiony tylko i wyłącznie na tych, pierwszy czy też jakiś kolejny tylko i wyłącznie na tych, opryskiwaczach, tego jednego producenta. No to nie, opryskiwacze to nie jest to, jeszcze brakowałoby mi tylko, żeby Giant Software zrobił dodatek tylko z wozami przeładunkowymi, bo no tego to jest definitywnie w tej grze za mało, Giant musi dodać więcej, bo to każdemu się przydaje i w ogóle tego jest... Wozy przeładunkowe to jest dla mnie w tej grze coś, co nie uważam, że mogłoby być ich równie dobrze mniej, a zamiast tego mogłoby być więcej innych maszyn, więc... No ale to tak już, ja już twierdzę od lat, od kiedy się te wozy przeładunkowe pojawiły w jakichś tam większych ilościach. No ale nie chciałbym, żeby jakiś pierwszy dodatek był skupiony tylko i wyłącznie na tych opryskiwaczach. Jeżeli one byłyby częścią jakiegoś dodatku większego, no to okej. Niech będą, ale nie żeby było, że pierwszy dodatek, czy też jakiś kolejny, to będzie się składać tylko i wyłącznie z tych opryskiwaczy. Jeżeli tak, to nie, to mi się to za bardzo nie spodoba. No, dobra, moja robota na dzisiaj prawie zakończona, ja się tutaj przejadę jeszcze raz, mi się wydaje, pługiem i to już będzie tyle. No ale wiecie, zawsze to trochę większe będzie to pole jednak, nie da się ukryć. Zawsze trochę więcej się zarobi pieniędzy, tutaj jakoś wyrównam. No ale z tej strony to jeszcze nie aż tak, ale jak podjadę z tamtej strony, no to widać od razu, że zostało dosyć sporo to pole powiększone, więc no w sumie jeżeli ktoś też z was gra na Felsbrunie, to... Czemu nie? Ja uważam, że powiększenie tego pola jest dosyć dobrym pomysłem, bo spory teren dostajemy i zawsze możemy więcej zarobić. Okej, słuchajcie, tak więc w tym odcinku to już chyba będzie wszystko. Jeżeli wam się podobał, to oczywiście dajcie łapkę w górę. Ja już się z wami żegnam. Cześć!